Zieliński. Bardzo proszę i proszę o spokój na sali. W Sejmie w tej nadzwyczajnej sytuacji przepisy projektu ustawy zawierają cały szereg rozwiązań bardzo potrzebnych, które pozwolą na lepsze jeszcze niż dotąd skoordynowanie tej pomocy, uczynienie jej bardziej skuteczną. Dotyczą one wielu dziedzin związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej i bardzo dobrze, to wszystko jest naprawdę niezwykle pożądane i niezbędne. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, bo ci, którzy organizują pomoc rzeczową, która trafia na terytorium Ukrainy, poza teren Rzeczypospolitej, sygnalizują, że może warto by było się zastanowić nad zmianą, korektą, uproszczeniem przepisów celnych, które by może pozwoliły na szybsze przekazywanie tych towarów, na które czekają nasi bracia Ukraińcy tam jeszcze na terenie Ukrainy, bo uciążliwe jest to wyliczanie, jak twierdzą, wskazywanie rodzajów towarów, wartości. To trwa, to rzeczywiście jest jakiś kłopot. Jeżeli tak jest, to trzeba sprawdzić. Po prostu panie ministrze prosił o to, ale sygnalizuję ten problem. Dziękuję bardzo.